Dzień dobry. Ja się nazywam Kuba Wontor, to jest podcast Hate of Fundacji Unika, a dziś ze mną są Arleta Dancewicz i jej córka Sara James. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do ciebie, Saro: jesteś osobą popularną, więc na pewno spotkasz się z ogromną ilością sympatii, ale też pewnie antypatii, wręcz hejtu. Jak ty mhm. sobie tłumaczysz to zjawisko i skąd ono się bierze? Jak myślisz? Przede wszystkim, hate to jest język nienawiści. To jest coś obrzydliwego, to jest y, zjawisko społeczne, które cały czas jest, cały czas się pojawia i jest straszne, i nie powinno mieć miejsca, i powinniśmy z tym walczyć. I. I. <głos> <głos> i nie powinniśmy tego, nie umiem tego słowa powiedzieć, bagatelizować. Bagatelizować. Trochę się przyznaczaliśmy do tej nazwy, ona jest taka już ugładzona hejt hate, hate, a tak naprawdę... To jest, się stała. Tak, język polski, nienawiść, tak? Tak, to jest A to, nienawiść nie? prowadzi do bardzo złych rzeczy. Bardzo. A u ciebie jest więcej hejtu czy sympatii? U ciebie, to znaczy ty dostajesz więcej hejtu czy sympatii? Mm, oj, nie, wydaje mi się, że raczej w, ja też... Staram się za bardzo nie czytać komentarzy. Nie jestem raczej z tych osób, która, która czyta komentarze, yy, więc nie, raczej więcej jest pozytywnej energii, bym powiedziała. Ale czytasz tych komentarzy od jakiegoś czasu, czy od zawsze? Staram się od zawsze, tak naprawdę. Mm. Zresztą na początku gdzieś tam. Ja też w głowie od zawsze gdzieś tam yy, obserwowałam też innych. Yy, i wiedziałam trochę, z czym to się je tak podejrzewałam, czy to się może jeść. Po prostu wiedziałam, że gdzieś tam ten hate, niestety, to jest nieodłączna, mm, nieodłączne zjawisko, które jakby po prostu przychodzi, jak jesteś gdzieś tam osobą publiczną. Właśnie o to pytam, czy ty się nauczyłaś, czy zrozumiałaś, żeby się tym szczególnie nie przejmować, czy po prostu nie czytać komentarzy? w momencie, gdy już byłaś popularna, czy już wcześniej mama, to może ty powiedz może jak to z twojej perspektywy wyglądało? Czy Sara zawsze była no tak mądra, bo nie czytanie komentarzy to jest mądrość według mnie? Bardzo, bardzo mi miło, dziękuję. <grych> Faktycznie po wygranej e, Voice Kids, e, to Sara mnie stopowała, żebyśmy nie czytały tych komentarzy. Tak. tak. tak, tak. Mhm. Bo było wiele takich opinii, no krzywdzących, obrzydliwych, mhm. okropnych rzeczy. E, więc w zasadzie tak, to, to Sara była tą, tą e, mądrzejszą stroną. E, bo to, dla mnie to było coś zupełnie nowego, bo z osoby pochodzącej z małego miasteczka e, nie rozpoznawali najzupełnie. zupełnie. E, nagle e, ktoś komentuje, nie tylko moje dziecko, to jeszcze mnie i moją rodzinę, no. zakładając jakieś dziwne rzeczy. E, no, to, to było dość trudne, pierwsze takie zderzenie. Zaraz porozmawiamy o tym, czy pierwsze, ale jeśli jesteśmy przy tym momencie, Sara, to jak to wytłumaczyłaś mamie, żeby po tym właśnie finale, po wielkim sukcesie, żeby jednak tych komentarzy nie czytała, tak jak i ty nie czytasz? Przede wszystkim gdzieś tam ja, y, moja mama zawsze jest, bo jakby my jesteśmy jednością z mamą, jakby wiadomo, y, jakby mamy to samo krew i po prostu gdzieś tam, ja wiedziałam, że mojej mamie bardzo sprawia to przykrość i gdzieś tam, nie wiem, ja po prostu miałam wrażenie, że mam gdzieś tam tą taką może twardszą, może nie, to nie jest dobre słowo, twardszą skórę, ale mm, gdzieś tam przez to, że ja już się wcześniej spotykałam z dużą ilością hejtu, e, taką twarzą w twarz, mm -hmm. e, gdzieś tam jak zaczęłam dostawać ten hejt e, i, i mama też dostała. To jest oczywiście mega przykre. To nie jest tak, że jakby gdzieś tam w ogóle mnie, jakby totalnie mnie to nie podziło, mm -hmm. ale ja starałam się po prostu tego nie czytać i próbowałam, mamę przekonać, że mówię, mamuś, nie rób tego, po prostu nie. nie, nie, nie nie, nie bierz ty po prostu tej trucizny do głowy, to nie ma sensu. Hmm, jeśli ja ci mówię, że to jest bez sensu, to uwierz mi. Ja też staram, staram się to jakby przefiltrować, bo czym innym jest powiedzmy jakaś taka krytyka, do której każdy ma no prawo mhm. do wyrażenia swojej opinii. I nawet fajnie jest czasem taką krytykę przeczytać, żeby się rozwinąć, tak, prawda? Tak. Dokładnie, y bo każdy właśnie ma prawo do wyrażenia swojej opinii na jakiś temat, a czym innym jest wylewanie bezsensownego jadu, który nie ma się w ogóle y, z rzeczywistością, nie ma nic wspólnego. Y, także no to trzeba przesiewać, tak? Takie opinie. No tak, tylko żeby móc przesiać, trzeba się najpierw uodpornić na, te, na ten hejt wprost, prawda? Y, Sara, skąd była w tobie takie, taka właśnie odporność już wtedy mm, na hejt internetowy? Wydaje mi się, że głównie dlatego, że gdzieś tam ja, jak byłam młodsza, spotkałam się z hejtem takim twarzą w twarz, nie takim to znaczy? internetowym. No, były to różne. Głównie głównie spotkałam się z rasizmem przede mm -hmm. wszystkim. To był taki przykład, tak, szkolny... że pochodzimy. Serka się wychowała w bardzo małej miejscowości 3000 miasteczku. Jest tam do tej pory jedyną mulatką. Mm -hmm. Także była sensacją od samego początku od tak. narodzenia. A też przy tym była bardzo otwartą dziewczynką przebojową. Yy, zawsze, miał, zawsze byłam pewna siebie, zawsze mm -hmm. gdzieś tam uwielbiałam, hmm, znaczy, nie wiem, zawsze też grupa zawsze za mną szła i zawsze gdzieś tam, yy, tak, tak po prostu było, miałam gdzieś tam taką energię, która gdzieś tam, yy, jakby to powiedzieć, przyciągała ludzi, tak ale gdzieś to, było. Tak, nie? ale to jeśli grupa za tobą um szła, to kto cię hajtował? To jest dobre pytanie. No zdarzały, to, właśnie, to nie jest tak, że, to, bo, że tych przypadków było dużo. One były nie, marginalne. Tak, tak, tak. Ale, ale... zdarzały się. A jak już były, to bardzo, bardzo To mocne. Tak, bardzo bolesne, bardzo mocne. I głównie chodziło o rasizm. Yy, I takie niezrozumienie w, Ta. w ogóle, z czego to wynika, dlaczego ona ma inny kolor skóry. Pamiętacie pierwszą rozmowę na ten temat, że coś jest nie tak, ktoś mnie wyzywa, co to jest w ogóle rasizm i tak dalej. Jak ona ja pamiętam e, takie sygnały. Zresztą Sara wspominała już, jak poszła do pierwszej klasy, ten przedział e, e, szkoły 1-3, mhm. że dokuczają jej pewne dzieci, e, wyzywają ją. i Oczywiście to wszystko miało tło właśnie takie rasistowskie, tak. kolor skóry i tak dalej. E, e, zgłaszałam to do, do wychowawczyni, do nauczycieli, ale no nie przynosiło takiegoś tam skutku, bo może nie zamieszanie pod dywan, tylko. No, oni tacy są... Y... Naprawdę? No, tak, takie było tak, tłumaczenie? To, to, było, to, to było takie tłumaczenie. To było a, takie tłumaczenie, tacy są, nie przejmuj ty, Tak mają, taki tak, urok. Tak. tak, To jest bardzo, bardzo straszne. Teraz jak sobie o tym myślę, to chyba tym bardziej bolesne, gdy idziesz do nauczyciela po pomoc, po wsparcie a go nie dostajesz po prostu. To jest najgorsze, jak już, już to dziecko na przykład się odważy i pójdzie no właśnie, do tej pani, e, pana, i, i, i mówi, dobra, idę, idę, bo, bo jakby jest problem i odważyło się, mm. brawo dla tego dziecka, bo to też nie jest stale takie proste. To ich, jest heroizm wydaje. wręcz. Tak. Mm, jedyne, co słyszysz Żeby nie wiedzieć na tego skarży pyta tak? Tak, no. albo tego, jak to się mówi, konfident.. Tak, a to już w moich czasach był konfident mm, za dzieciaka. tak, to szedł tak, konfident. Tak. tak mówią, no tak mówią. <laughs> no, tak, e, tak, tak też. I idziesz do tego nauczyciela po pomoc, do pedagoga i jedyne, co słyszysz to jest, no nie przejmuj się, oni tacy są, yy, no Albo wiesz, z tą osobą są problemy, bo coś tam, bo ma orzeczenie, nie, nie, bo... nie można tego tak A, tłumaczyć, tak. no bo straszne to jest, bardzo, bardzo przykre po prostu, jak słyszysz takie rzeczy i później um, wszyscy się dziwią, dlaczego te dzieci nie, 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 nic z tym nie robią, to dlaczego nie, przy, nie przyszedłeś do mnie wcześniej, nie do mnie wcześniej, bo to była pomoc, którą dostałam od mm -hmm, pani pana, tak. jak pan, pan mi powiedział, że, że Luzi. że no, no, po prostu nie przejmuj mm -hmm. się tym. No dobra, no ma się nie przejmować tym, <grym, grym>, że ktoś tak, może że się umyć. Się, big, no. Bo taki mam kolor skóry. Na szczęście była moja mama. <grym>, I co mama wtedy zrobiła? <grym>, kiedy zmieniliśmy jedną szkołę, a to ze względu na no, zmianę miejsca zamieszkania, e, to dowiedziałam się w sumie nie od Sary, tylko od jej koleżanki, że jest e, pewna osoba w jej klasie, która jej bardzo dokucza, bardzo, w tej nowej szkole. W tej już, nowej tak? szkole, tak. E, natomiast Sara z tym nie przyszła do mnie i e, było mi trochę przykro, e, ale też zrozumiałam e, później, z czego to mogło wynikać, bo zgłaszając właśnie problem wychowawczyni, otrzymałam taką odpowiedź, że no. Nie no da tak się z tym nie. za dużo czyli, zrobić, a, bo ta osoba po prostu taka jest to, i, i tak dalej. Czyli chwileczkę, czyli w nowej szkole powtórzyło się to samo, co było w starej, na zasadzie a on tak ma, nie przejmuj się. To trochę tak było. No trochę tak tak. tak. tak to wyglądało. Niestety no? tak. To to wyglądało? No to ja się no. nie dziwię, że Sara już sobie darowała y, chodzenie do dorosłych, w cudzysłowie, z problemem. Tak, więc ja, okay, ja ale... bym musiała wziąć to w swoje ręce rodzicielskie i po prostu porozmawiać z rodzicem tego y, ucznia który zawsze bardzo dokuczał no i wtedy faktycznie to, tak, to, to przyniosło pomogło, skutek. Wtedy pomogło, tak. gdzieś tam mhm. yy, się to zmniejszyło. Arleta, jak ty sobie wtedy ten hejt tłumaczyłaś? Znaczy, nie chodzi mi o to, że no, bo rasizm, bo inny kolor skóry i tak dalej, ale jak, czy próbowałaś jakoś zgłębić bardziej to zjawisko? Na czym polega? Może z jakimiś specjalistami rozmawiałaś albo coś zaczęłaś czytać? No bo łatwo sobie tak powiedzieć, no, rasizm i tyle, ale nie zawsze jest się innego koloru skóry, a też się jest hejtowanym. Właściwie, szczerze mówiąc, oprócz tej pomocy takiej doraźnej, czyli zgłoszenia problemu do, do nauczycieli, mhm. do pedagogów, to nie szukałam więcej pomocy. Szukałam oparcia w swojej mhm. rodzinie mhm. w rozmowach właśnie z mężem, i jak, jak zaradzić, no powiedzmy tak, na bieżąco tym problemom, które były, ale przede wszystkim dużo rozmawiałyśmy z Sarą na ten temat właśnie, no łatwo jest powiedzieć, żeby się nie przejmować, ale tak. to wszystko gdzieś e, Sarę ukształtowało i sprawiło, że ona ma tą skórę trochę twardszą i... O, e, e. Jakie to były rozmowy? Przede wszystkim wydaje mi się, no, że moja mama próbowała mi wytłumaczyć to, że jakby tego nie można tłamsić w sobie, że, powinna, że powinnam jakby od razu o tym mówić, że jest dla mnie też bardzo ważne jest to, żeby uświadomić dziecku, żeby uświadomić e, no Tak, teraz mówię tak jakby no. w moim przypadku, że jakby w dziecku, hmm. że, że rodzice są po to. Rodzice po to są, żeby, żeby do nich iść, żeby, żeby, żeby powiedzieć, że jest problem. Bo że jest problem, na tym to polega, żeby mama mnie unauczyła tego, żeby nie tłamsić tego w sobie. I, i tak, i głównie, głównie to były takie rozmowy. Właśnie chciałem zadać następne pytanie: co było dla Ciebie najważniejsze w przetrwaniu tego okresu? Hmm. No więc zadaję, ale obawiam się, że. Znaczy obawiam. Podejrzewam, że właśnie to, co powiedziałam. Tak, no przede wszystkim mama, przede wszystkim rodzina, ale też muza. <grywa> też muza. Bo mhm. jest też dużo zajęć, nie? Tak, zajęć i też wtedy Śpiewania. kończyłam też byłam, tak naprawdę robiłam zwykłą no, szkołę i też muzyczną szkołę, tak? Tak. Tak, coś, i tak, chodziłaś tak było, ale chcę śpiewu. I także... chcę śpiewu jeszcze jeździłam wtedy na konkursy różne mhm. wokalne i w ogóle, więc miałam dużo rzeczy, do, tak powiem, do roboty, więc gdzieś tam nie miałam też hmm, to też nie jest dobre wcale, bo też nie można gdzieś tam Przerobić, tłamsić te, te po prostu tych, tych problemów, że okej, okay, yy, dobra, mam teraz tak dużo pracy, że po prostu nie będę myśleć o tym, bo mam tak dużo bodźców, mm -hmm. prawda? To bardzo często no. teraz mi się zdarza. Mm -hmm. <laughs> muza. Bardzo pomogła mi w tym czasie muza. Jakby ja rozumiem muzę, muza rozumie mnie, więc gdzieś tam słuchawki na uszy bardzo mm -hmm. pomogły. Yy, do tej pory bardzo pomagają, bardzo, bardzo. Gdzieś tam jakaś artystka, wydaje mi się, że muza to jest takie Jedno z większych schronień dla mnie, nie? Ładnie ehm, powiedziane. Przyjaciele, rodzina, dużo zajęć, prawda? I w sumie to tak, tak to tak, wygląda Właśnie w naszym podcaście rozmawialiśmy też z psychologami, oni zwracali hmm. uwagę na to, że jeśli dziecko jest hejtowane, w ogóle ktokolwiek, to już nie jest kwestia dziecka, po prostu jeśli ktoś jest hejtowany, to najgorzej jest trzymać to w sobie, bo to się kumuluje, zbiera, to, zbiera a jak to y, wypuścić siebie, właśnie na przykład idąc na zajęcia, czy fizyczne jakieś, a to boks, a to jakieś biegi, a to śpiew i tak dalej, także podświadomie, mimowolnie stosowałaś dobrą, stosowałyście. To bardzo... Dobrą metodę, polecaną <laughs> przez specjalistów. A powiedz mi Arleta, y, wtedy właśnie, gdy te problemy występowały, czy ty, na pewno ciebie, powiedziałeś już, że ciebie to bolało y, mocno, ale czy pokazywałaś to Sarze, czy starałaś się grać taką twardą, która, wiesz, tutaj jest tarczą dla córki, a potem idzie wieczorem spać dopiero sobie wtedy tam smuci się, pojękuje, że to jest tak złe? Czy właśnie odwrotnie? Czy lepiej Przecież przeżywać to razem? Nie pamiętam dokładnie, jak to przebiegało, to Sara musiałaby chyba powiedzieć. Ja czy pamiętam to. Mama jestem była... dość ekspresyjna jest, i szybko okay. się też... Mam krótki ląd. <głosy> 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 no. Więc jak zdarzały się takie się sytuacje, jak dowiedziałam już konkretnie, o kogo chodzi i... Jakiego typu to były wyzwiska, i jak to wszystko wyglądało od koleżanki serdecznie, jak się dowiedziałam. Mm -hmm. e, no to, że tak powiem, to była krótka piłka <laughs> z mojej to strony. Co oznacza to hasło w, tej, w tym przypadku? Dzwonię do rodzica i rozmawiamy. Nie? Okay. Konkretnie. Bo e, no, to jest taka sytuacja, że nie możesz ochronić swojego dziecka tak. przed e, czymś e, bardzo niesprawiedliwym, więc robisz wszystko, żeby mu pomóc. Mm -hmm. Żeby chociaż to zaprzestać, nie? Mm -hmm. Bo już to, co usłyszało, to... No nie co. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Także myślę, że chyba było po mnie niestety widać, bo no taka jest tam... Bo, bo <śmuchasz> zazwyczaj ludzie mówią, że... czy ludzie, y... tak jak też trochę czytałam tematy gdzieś tam, Widzę i jakby czytam na ten temat, że jakby zawsze znaczy mówi się, że rodzice nie powinni pokazywać tego, że... Właśnie dlatego że... zapytałem. Jak to ale nie jesteś aktorami, nie? Tak, tak. prawda, jest tak, że właśnie to jest i... to, że gdzieś tam um, ja uważam, że... Yy, znaczy, ja widziałam, że moją mamę bardzo to zabolało i widziałam, że, że bardzo się pod... zdenerwowała, ale zdenerwowała się głównie po prostu, było ci przykro, nie? Yy, mamuś, więc... więc yy, czy to jest takie bardzo złe jak rodzice też pokazują że ich to boli nie zawsze bo też wydaje mi się że pokazuje też nie, nie, też jestem taką mam takie zdanie że nie, uważam że jesteśmy tylko ludźmi i rodzice przeszli bardzo często dużo yy, i jakby nie możemy też oczekiwać od nich tego, że zawsze będą po prostu. Nie da się być idealnym rodzicem. Mm -hmm, mm. nie, nie, swoje... nie, nie da się być idealnym człowiekiem. Tak. I każdy ma gorsze dni, każdy ma słabości. Słabości, tak więc gdzieś tam mm -hmm. też nie można jakby narzucać rodzicom tego, że o, jako rodzic, ty powinieneś być torczą i po prostu nie pokazać zero emocji, bo tego się po prostu nie da zrobić. Mm -hmm. Weszłaś, wbiłaś na scenę, od razu byłaś taka przebojowa, pewna siebie, czy to się budowało. Wydaje mm, mi się, że było. No tak. Ja od była. zawsze byłam osobą, która była bardzo pewna siebie i, i gdzieś tam tak, ja ja wiedziałam, czego chcę. Nawet bez mikrofonu, bez niczego, jako trzyletnia dziewczynka potrafiła występować przed misiami. Oj tak, ja, ja nie. Ja od zawsze byłam osobą, mhm. która była bardzo pewna siebie. Mm, I gdzieś tam ja też wiedziałam, czego chcę. I jakby w muzie czuję się bardzo, bardzo swobodnie. To jest coś, co kocham i to, co robię. I jestem artystką, więc jakby to jest po prostu... Także mm. ja zawsze przed starymi występami, czy tam zwłaszcza przed AGT, bardzo się stresowałam. bardzo. Bo ja się stresuję trzy razy tak, trzy e... raz bardziej Tak. A potem ona wychodzi. Luzik, tak? Nie, ja no, też się może stresuję, nie, bo to nie, nie jest ale, ale jest tak, bo nie, ja, ja też się profesjonalna w tym, co mhm. robię. Wiadomo, że też się stresuje, ale wydaje mi się, że gdzieś tam trzeba też nie wchodzić w jakiś. Nie są... tak. bo mama. <grymne> <Wszystko się występuje. grymne> A jak gdzieś tam wiadomo, że się bardzo stresuje, zazwyczaj się stresuję, bo ja tak zawsze powtarzam, że jakby bez stresu nie ma dobrego występu. Mm, aczkolwiek też, żeby nie popaść jest w jakieś mobilizujące dla ciebie. Nie? Oj tak, zdecydowanie. Bez stresu, jakby nie ma dobrego występu. <grymne> to ciekawa uwaga, zapamiętam ją <grymne> dla siebie. A gdy już jesteś, gdy już stałaś się znana, mówiliśmy o tych różnicach w fecie. A czy jego jest więcej niż dawniej? Czy jest więcej? Na pewno Albo jest inaczej, innej... przepraszam. Mm -hmm. Czy on bardziej boli niż dawniej? Czy mniej? Hejt hmm. zawsze boli. Hejt zawsze jest obrzydliwy i jest straszny, więc gdzieś tam to jest kwestia totalnie... Kolejna właśnie rzecz, też sorry, że tak odbiję od tematu teraz, Przedaż. ale to też jest tak, żebyśmy nie zapominali o tym, że każdy jest inny, każdy ma inaczej wszystko w głowie poukładane i i nie można powiedzieć, że o dobra, ale zobacz, Sara James się nie przejmuje hejtem, to dlaczego ty się przejmujesz? Jakby nie, nie ma czegoś takiego. Ja po prostu, niestety, miałam przykre sytuacje w życiu takie, które mnie gdzieś tam totalnie zmieniły, i teraz po prostu mam twardszą skórę. To nie znaczy, że w ogóle takie sytuacje powinny mieć miejsce, bo to się nigdy nie powinno w ogóle wydarzyć. No, jasne. Nie? To nie jest tak, że o bardzo, to jest super, bo teraz ja się mega cieszę, że miałam takie sytuacje, bo teraz z tym innym człowiekiem mogę o tym pisać piosenki z Nie, jakby totalnie nie o to chodzi. Mm, aczkolwiek nie powiem, że teraz ten stres jest na pewno przeze mnie mniej odczuwalny i też przede wszystkim ja tego nie czytam. Staram się jak najbardziej od tego odbijać, bo, bo po co? Po prostu po co? Ja też mam bardzo dobrych ludzi wokół siebie, więc gdzieś tam nie. A co ci dają ci ludzie? Właśnie opowiedz o tych relacjach, bo to chyba jest wyjątkowe z jednej strony i z drugiej to. Podejrzewam, przynajmniej tak słyszę i czuję, że daje ci właśnie dużą siłę i odporność na to wszystko, co się wokół ciebie dzieje. Powiem tak, ja też to nie jest tak, że ja teraz totalnie, jakby totalnie nie przyjmuję się hejtem, bo to tak nie jest, zawsze boli. Ostatnio mam sytuację, że bardzo coś mnie zabolało i, i tak naprawdę przypłakałam bardzo prawie cały dzień. <grych> I, I właśnie co do tych relacji, że jakby mój Team jakby gdzieś tam się zabrał, wtedy u mnie tam byłam, nie wiem, w hotelu, whatever, Gdzie, gdzieś byłam, w hotelu mm -hmm. chyba. I po prostu gdzieś tam ze mną to przegadali, wytłumaczyli i było o wiele lepiej i zrobiło mi się lepiej. Jak sobie dzwoni do mamy i mama też mi pomaga, mam przyjaciół, mam bliskimi osoby, więc gdzieś tam to oni też, oni jakby, to tak naprawdę ich się słucham najbardziej, nie? Bo gdzieś tam no, mogę im ufać i po co mam słuchać, po co mam czytać takie komentarze, mm -hmm. jeśli mam sądnych ludzi wokół siebie, rodzinę, mm -hmm. przyjaciół, team, także. Mm -hmm. A zmieniła się wasza relacja właśnie od czasu gdy Sara została znaną artystką? Bardzo. I jak, się, jak się zmieniła? Sara się o zmieniła, bo o, z dziesięcioletniego dziecka jest już prawie dorosła. O, Nie wiem bez... kiedy to się stało. O, Przepraszam. Miała 12 kiedy wygrała Wojsa, a teraz ma 15 więc e, głównie to, że wychowywałam dziecko, a teraz mam nastolatkę zbuntowaną e, tak, która Buntowany czasami mistrz. odbiera. teraz Sara z e, mamą tak, się za ręce tak, tak dla słuchaczy e, która e, powiedzmy na hasło posprzątaj pokój, nie hejtuj mnie, tak? no bez przesad no, e, więc no, na pewno te relacje są trudniejsze, bardziej burzliwe ale one wynikają też w dużej mierze z wieku jak tak, rozumiem. jak najbardziej tak. myślę, że rodzice nastolatków wiedzą o czym mówię no, to są i hormony, i no, samodojrzewanie, tak, i zmiana szkoły, i teraz liceum, więc tego jest dużo i staram się też to zrozumieć. Natomiast mamy dużo mniej czasu dla siebie, mhm. nie? No, no to jest dużo, prawdę. dużo mniej. Sara jest mało w domu i. No, no i tęsknię za nią dużo bardziej. Mama tęskni mamo. bardzo, to jest prawda. Mm -hmm. A czasami y przyjeżdżać, zrobić i pranie przyjeżdżać. <laughs> Ona do mnie dzwoni parę razy dzisiaj i mówi: Mamo, a, a co working. robisz teraz? A teraz? A teraz? <laughs> tak, to ty tak, dzwonisz tak, do tak, sali, tak? tak, tak. tak. Dzwonię, mamo, bo jestem w pracy, to ja wiem kiedy mogę dzwonić. Mm -hmm. <laughs> Mamy, a ty nie pracujesz? Jak <laughs> to mnie dzwonisz? Nie, no jakby wiadomo też mało mówię ci to mamu się, ale gdzieś tam no ja bardzo doceniam to, że, że mama jest i się martwi i jakby nie wiem co zrobiłabym bez niej to wiadomo. Teraz czasu jest mniej, więc zapewne staracie się go wykorzystać jeszcze lepiej czasu wspólnego. Jak wygląda wasz wspólny czas? Czy macie jakieś takie swoje małe zwyczaje, jakieś takie tradycje, że no strzelam Co poniedziałek na pizzę? W sumie, no, takich zwyczajów, takich tradycji swoich nie mamy. Nie mamy za bardzo. Ale staram się dzwonić do Szarki bardzo często, bardzo. <noise> za często, Sara? Nie, nie. To za często? Nie, no nie. Też, bo nie, nie zawsze odbierasz. Wydaje tak. mi się też, że no. gdyby mama nie dzwoniła, też to byłoby takie... Co, nie interesujesz się? <noise> mm -hmm. Nie, ja wiem, że mama się interesuje, się... Czę... bo to też nie jest tak, że jakby my się nie kłócimy z mamą, bo my się bardzo często kłócimy. Jakby to trzeba powiedzieć, że jakby nie możemy też tutaj y, widzów idealizować. Tutaj idealizować. Że, o tak, my się nigdy nie kłócimy, jest zawsze cudownie. Tak, tak. Nie, bo tak nie jest. Mm -hmm. Bardzo często się kłócimy. A o co na przykład? Głównie o to, że jakby, no, no, gdzieś tam, to jak jest, mi się podoba to, to że... zdjęcie i się to zdjęcie nie tak, podoba. Ale no. to, że ja mówię, no. mamo, a ty się na tym nie znasz. I moja a ja się nie znam, ja się znam. <laughs> tak, więc jakby gdzieś tam, no to są takie rzeczy, nie? Y, albo. A jak już jest w domu, no to o porządek, to wiadomo. Tak, no. taki syf robisz. Nie. To nie hotel, Czyli Znowu tak. to tak, Ale to jest co, no, to nie jest hotel. No, ale, no. ale jeśli ja co dzień spudzas w hotelach, no to jestem. Można się przyzwyczaić, się ja że ten ręczyk na podłodze ląduje, nie? To nie jest jego miejsce takie. Boże, gdybym ja pokazałam <laughs> wszystkim mój pokój czasami. Z teraz jest grosorcie. bardzo czysto, bo mnie nie ma. No dobra, y, wiemy już, o co się kłócicie. No, i wiemy też, że nie macie rytuałów, ale jakieś może takie właśnie nagrody, znaczy jak już widzicie się pod, no? Jest moment, kiedy mamy y, czas w kalendarzu wspólny, no to staramy się wyjeżdżać razem. Teraz na przykład przyjeżdżając tutaj, wracaliśmy z Dani z Legolandu. Tak, byliśmy w, tak. w Legolandzie ostatnio. No, okej. Okay. No. No. Mhm. Także staramy się wyjeżdżać razem, trochę spędzić, odpocząć razem. To nie, no. No. to nie jest łatwe, to no. nie jest łatwe, Nawet y, polecieliśmy w Marsu, to wykorzystaliśmy tam urlop do Stanów. Stanów i to, z ja kolei byliśmy muze. w Disneylandzie, więc po prostu hmm. tak, No czyli jakościowo wykorzystujecie już ten tak. czas, gdy I już Jak już go jesteśmy razem, macie. to żeby, no, powiedzieć, co... lecimy na laje. Zobaczymy całkiem... No tak, brzmi całkiem dobrze, a gdy już właśnie jesteście razem, czy ty, Sara, masz, widzisz w swojej mamie osobę, do której możesz iść po konkretne porady? Na przykład nie, chłopcy, albo dziewczynki, albo przyjaciółki, przyjaciele. Albo suplementacja, albo proszę. Su na przykład. A, a to jest często, to ja głównie do mamy, no tak, no tak, wiadomo, że tak. Ja się też przyzwyczaiłam, trochę odzwyczaiłam od tego, że jakby, no, no już jakby kiedyś Byłam z mamą dzień w dzień, spędzaliśmy codziennie czas. Szczególnie, że my, jakby, jak jeszcze byłam małą małą dziewczynką, to my bardzo dużo z mamą spędzaliśmy, prawda? Mieliśmy te tyle momentów na takie kursy. Jeździliśmy razem na konkursy. No. Mama była Jaki osobą, filmiki? która. Bo mam takie filmiki, co jest mega urocze w ogóle, mm -hmm. że my, nie wiem, po prostu to była jakaś taka zabawa. Tak, bo to byśmy... lubiłaś być nagrywana. Tak, ja bardzo i... <grywałyśmy <grywałyśmy no... <grywałyśmy jakieś sceny, ja byłam zawsze księciem. To, tak, ta ta <grywa> kariera od tak, dziecka już się Więc my zawsze, ja się Parcie zawsze przebrałam na jakieś, szczerze, na kapturki, jakieś księżniczki, jakieś w ogóle, jakieś mam za zakata w ogóle. No. <grywa> zakata? Mam... Tak. <grywa> I mama ma takie filmiki i wszystko nagrywałyśmy i mama była reżyserem, tutaj ja mówiła, a ja tutaj odgrywałam sceny, Wiązja. teatr po prostu. Więc gdzieś tam my naprawdę bardzo dużo spędzaliśmy czas. Bardzo... Kiedyś się przebrałam. Yy, mojej babci, tej pamięci, moja babcia miała taką piżamę, taką odchudzającą. Ja się ją przebrałam i yy, udawałam astronauta, także to było pomagalała. No. I no mamy super takie historie. I gdzieś tam no trzeba było, to był taki duży, duży. Jak to się mówi? Yy, no taki przeskok. przeskok. No bo Przes nagle jakby sobie. nie widziałam swojej mamy dzień w dzień, i też niestety no, jakby nie ukrywam, że Naturalna się do tego odzwyczaiłam. Tak, że się do tego odzwyczaiłam się po no. prostu tego, więc gdzieś tam na początku staram się, staram się naprawdę dzwonić i jakby rozmawiać z mamą, jakby na ile się da mówić o swoich problemach, o, czym, o tym, co mnie dręczy. Mama też, <laughs> <laughs> więc jakby. Więc tak. A gdybyście mogły y, wymienić trzy czy pięć warunków albo cech y, prowadzących do tego, właśnie, żeby mieć taką dobrą relację. Innymi słowy, co według Ciebie, Saro, i według Ciebie, Arleto, sprawia, że między Wami jest ten flow, ta bliskość, ta relacja, nawet jeżeli Sara dwa tygodnie, <grym> dwa albo i więcej tygodni jest totalnie gdzieś no, daleko. Więc... <grym> no właśnie. <grym> Nie, ale. Mm. Przede wszystkim no, ciężko też, ciężko tak naprawdę powiedzieć, tutaj dajemy teraz resy pina cudowną relację Oczywiście matki z córką. Oczywiście nie ma, wzoru, nie ma wiad... doły, Zawsze jest bardzo kłótni, to jest normalne. Wiadomo, że wasz wzór może zupełnie nie pasować do tak. rodziny nawet tu ze ściany, do no. mamy z córką, ale może znajdą się takie osoby, które, które się... Mamy o tyle podobną ekspresję, bardzo podobne. Bardzo podobne, mhm. mamy identyczny humor. Mhm. No. My jesteśmy śmieszne. No, z moją mamą. Mamy zabawne. Pacja. Zabawne, tak się mówi, zabawne. Więc mamy podobny... Przepraszam, przerywam się. Mów, mama. Nie ma złotego środka i złotej rady i myślę, że takich... Ważne jest, że każdy rozmowa. musi wypracować swoją relację. Po prostu trzeba się akceptować, kochać. Kochać i też... Przede wszystkim gdzieś tam no i rodzic fizycznie musi... fizycznie spędzać czas ze sobą, bo mhm. jeżeli tego czasu nie ma, to wiadomo, że te relacje to pnieją, po się. po prostu. No nawet jeżeli jest wcześniej, tak myślę, taka duża więź, a nie ma tego kontaktu, no to, to prędzej czy później gdzieś tam gaśnie, nie? No właśnie, no to jakie w takim razie są wyzwania przed waszą relacją w obliczu tego, właśnie, że jak sama powiedziałaś, trochę. No, dużo mniej czasu spędzacie siłą rzeczy yy, ze sobą. Yy, a co zrobić, żeby taką relację tak fajną, jak macie dziś, jak miałyście zawsze, jak, jak rozumiem, żeby ją utrzymać. Hmm, wydaje mi się, że yy, głównym czasami problemem jest to, że jakby dziecko w pewnym momencie ma taki, tak jak ja mam teraz na przykład. I gdzieś tam niby sobie zdaje z tego sprawę, ale to wcale to też tak a, nie, to nie wygląda. Tak ale to po prostu tak w to wygląda, że rodzice też, te dla rodziców to jest też bardzo, tak mi się wydaje, tak jest moje zdanie, Zobaczymy tym się czy mówię źle mama, ale wydaje mi się, że bardzo często rodzice jakby, to jest dla nich taki wielki przeskok, bo przed chwilą jeszcze byłam małą dziewczynką, a nagle jakby no, robię się, się kobietą. Maska. I jakby jest taki moment, kiedy dziecko się buntuje, nie tak, jakkolwiek źle to zabrzmi. Bardzo często, i rozmawiałam na ten temat z dużą ilością rodziców też, że w pewnym momencie dziecko ma taki moment, że często nie... Nie potrzebuje tego rodzica tak bardzo już. I jakby gdzieś tam jak bar bardzo się odsuwa, i rodzic bardzo często tego nie rozumie. No, bo... no tak, ale, <laughs> ale taka jest prawda, że często że rodzice tego totalnie nie rozumieją. To w ogóle to nie jest jakiś naskok na, na teraz na Po prostu na mamę. trzeba sobie przypomnieć swoją młodość, tak, i, no, i to że to jak po prostu jak tak jak wyglądało, mhm. wyglądało no, w mojej relacji z moją mamą. Mhm. To też pamiętam, że ta koty właśnie 13-15 lat, najgorszy wiek. No bo bo to to tak, a potem momencie... się docenia dopiero tak, jak jest już dorosłym. Mhm, ja, ja się często no. też pytałam właśnie mm, a takich ludzi, którzy już mają tam po 20 parę lat. I mówiłam, jak to wyglądało u ciebie, jak się w ogóle kuciliście, kuciliście z mamą, z Mówiłam, że to było, to nic, czyli po prostu wojny w tym okresie. A później jest po prostu 18. I Wracają mm -hmm. i w ogóle nie kłócą się w ogóle, na przykład, nie? Mm -hmm. To jest to, Wystarczy że. Zaczęło jakby... wystawić walizki, zaraz, tak, i jest tak, proszę. Tak. I tyle, no. Tak, dziecko mm -hmm. więc... <laughs> złota. <laughs> mm -hmm. więc, jakby, więc tak, no oczywiście, jakby, to nie jest tylko po stronie rodziców, jakby dzieci też, jakby. Ja jestem bardzo straszna często. Ja jestem straszna. Czasami ja bym, ja bym sobie nie wytrzymała. Wrócimy teraz na koniec do tego, o czym Ty, w Sara, Sara wspomniałaś, że każdy jest inny, a jednocześnie każdy piękny. Piosenka Bloodline, mhm. słowa idą u fragment, przeczytam, oddychasz tym samym powietrzem, które jest w moich płucach, moja krew jest czerwona jak twoja. To chyba po angielsku jest ta piosenka tak, akurat, ale tak, tak. przerzuciłem sobie. No i właśnie, to dla mnie to jest taki trochę hołd dla samoakceptacji ta piosenka, czy dobrze ją interpretuję? Tak, tak, co, zdecydowanie tak. No, co chciałaś nią powiedzieć? Ja też zacznę od tego, że gdzieś tam sytuacja pod tytułem samoakceptacja jest bardzo ciężka. Bardzo ciężka, od zawsze była bardzo ciężka i pewnie będzie jeszcze długo ciężka, bo to wcale nie jest takie proste. Ja sama się borykam z tym. Można powiedzieć prawie codziennie. Nadal się borykasz? <gry> Oczywiście, że tak. Wiem, że moja mama też się boryka z takimi rzeczami, z samoakceptacją. Mm. Moi przyjaciele, moi znajomi. Moja rodzina też, więc gdzieś tam to jest bardzo ciężkie, bo z jednej strony napisałam ten numer, a bardzo często wcale się tak nie czuję, mm. nie? Więc ja zawsze powtarzam i mówię, że, że to jest prawda. I są dni, w których jest super i jakby mogę krzyczeć tekst tego numeru, tego, tego mojego, tej mojej piosenki Bloodline. Czasem jest tak, że czasem mówię: Wow, napisałaś taki numer, a dzisiaj masz takie od i tak się czujesz. I to też trzeba gdzieś zrozumieć. To też jakby też trzeba to powiedzieć głośno, że to wcale nie jest takie proste. Hmm. Aczkolwiek ten numer jest o samoakceptacji. Mówi o tym, że jesteśmy inni, ale to jest bardzo właśnie piękne, że jesteśmy inni i mamy inne kolory skóry, wyglądamy inaczej. I przede wszystkim to nie jest totalnie ważne. To nie jest to w ogóle, to nie jest ważne, jak my wyglądamy, nie jest ważne z jakiego domu pochodzimy, ile mamy pieniędzy. Hmm. Czy jeździmy takim o tym czy nie jest, nie? No to w ogóle to, to nie jest ważne. To naprawdę Ad gender day na koniec dnia ważne jest to, jakim jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi i co robimy, i jak traktujemy inne osoby, nie? Bo tak I to tym wygląda. Pięknym akcentem możemy <laughs> zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Moimi również. gościniami były Arleta Dancewicz, wraz z córką Sarum James, ja się nazywam Kuba Wontor, a to był podcast Hate of Fundacji Unika.